Cześć, witajcie! W naszych materiałach, szkółkach wędkarskich Savage Gear było już dość dużo o przynętach na wielkie szczupaki, o tych dużych przynętach. Było kilka filmików, materiałów na temat sposobów zbrojenia, jak i o samym sprzęcie, czyli wędziskach. Dzisiaj chciałbym Wam opisać, pokazać przynętę, która jest dość często pomijana, czyli Fat Tail Minnow. Przynęta, która tak naprawdę ma zupełnie inną budowę niż kanibal, którego wszyscy znacie, i jest bardzo, bardzo uniwersalna. Według mnie jest to nasza najbardziej uniwersalna przynęta, którą oferuje Savage Gear. Zaczyna się od 7,5 cm poprzez 9,5, 10 i 13. Na najmniejszy model, czyli 7,5 cm, bardzo często łowię okonie z sukcesami. Moim ulubionym kolorem jest Green Fluo Silver, bardzo fajny kolor, do tego drugi Motor Oil oczywiście działa często, to akurat przy połowie pstrągów i okoni. Większy model 9, jak i 10,5 i 13 są to już modele dedykowane pod łowienie sandaczy, jak i szczupaków. Największym modelem bardzo, bardzo często łowię w dni, gdy ta ryba nie chce, gdy czuję, że ten szczupak jest gdzieś położony na dnie. Takie łowienie z opadu i poszukanie tych szczupaków tym 13-centymetrowym T-tailem często właśnie przynosi super efekty. To wszystko dlatego, że ona ma zupełnie inną pracę. Taką bardzo wyraźną, ale zdecydowanie drobniejszą niż na przykład kanibal. Mniejsze modele idealne również na sandacza, dlatego jak widzicie, jedna guma, kilka rozmiarów, a możemy łowić bardzo, bardzo dużo drapieżników, oczywiście z powodzeniem. Pięć kolorów, od takich jasnych poprzez naturalne po fluo. Fluo oczywiście jedne z, tak jak powiedziałem wcześniej, z moich ulubionych. Dlatego gorąco Was do tego namawiam, akurat do tej przynęty Fat Tail Minnow. Spróbujcie i zobaczcie w dalszej części, jak ja sobie z nią radzę i jakie ryby udaje się na nią wyciągnąć. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.